Moim gościem jest Magda Lewicki. Dzień dobry. Miło mi bardzo. Jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam, która w Stanach Zjednoczonych pojawiła się po długim pobycie w Kanadzie. Co się stało? Po prostu zdaliśmy sobie sprawę, że życie mija i mamy do wyboru albo kontynuować mieszkanie w bardzo zimnym klimacie, bo trzeba sobie zdać sprawę, że jednak w Kanadzie zimy trwają 8 miesięcy, 8-9 miesięcy, a my wraz z mężem i nasza cała rodzina bardzo lubimy spędzać czas na dworze, lubimy grać w golfa, a tenisa i w ogóle przebywać na świeżym powietrzu, co było niemożliwe. To znaczy, oczywiście jest możliwe, bo można jeździć na nartach i używać śniegu, ale dla nas to kompletnie nie pracowało. Po podróży na Florydzie, po wycieczce na Florydzie, kiedy mąż mnie tutaj przywiózł na wakacje, to było takie, można powiedzieć, miłość od pierwszego wejrzenia. To powietrze, to ciepło zabrało mi chyba sekundę może, żeby stwierdzić jednak, że nie chcę tracić swojego życia w zimnym miejscu, gdzie jest non-stop, trzeba się ubierać ciepło i czeka się na to lato, czeka się, które szybko mija. Więc decyzja była w miarę szybka. Przeszło do załatwiania oczywiście wszystkich formalności, no i w ten sposób wylądowaliśmy tutaj. No dobrze, prawie uwierzyłem, że tylko i wyłącznie klimat spowodował, że ktoś się przenosi z Kanady do Stanów Zjednoczonych. To znaczy, ja wiem, że jeżeli patrząc na może na polityczne sprawy, oczywiście jest inaczej, a system troszeczkę pracuje inaczej w Kanadzie niż tutaj. My bardzo dobrze to znamy, ponieważ mąż będąc lekarzem w Kanadzie, to było wszystko bardziej takie prowadzone przez rząd. Tutaj tego nie ma, tu jest wszystko prywatne. Na pewno jest to duża różnica, ale jeżeli chodzi o nas, to główną przyczyną był klimat. Okej. Okay. Czego ci najbardziej żal? Szczerze mówiąc, niczego nie żałuję. Nawet w momencie, kiedy opuszczaliśmy nasz dom, byliśmy już zapakowani, wszystko było już na dużym traku. Jedno spojrzenie i czułam, takie słowa do mnie przyszły, jadę do domu. Czyli tutaj na Florydę, do Sarasota. Czyli można powiedzieć, że jesteś kolejną osobą, z którą rozmawiam, zapominając o tym, że z Kanady się tutaj pojawiłaś, która mówi, że wszystko fajnie, tylko dlaczego tak późno podjęliśmy decyzję o przeprowadzce, w tym wypadku do Stanów, a przede wszystkim na Florydę. Jak mówią, podróże kształcą. I ta podróż na Florydę otworzyła mi oczy i wtedy już nie było powrotu. Także trzeba podróżować, trzeba jeździć, poznawać miejsca. Czy to jest Floryda? Akurat dla nas to była Floryda. Dla kogoś innego może być Ameryka Południowa bądź Europa. Akurat w naszym przypadku była to Floryda. No ale nie wierzę, że 19 lat, bo tyle mieszkałaś w Kanadzie, siedziałaś tam za karę. Nie. Oczywiście jak wielu z nas z Polski wyjechało poszukując czegoś lepszego, nowego, świeżego. Byłam młodą dziewczyną i chciałam poznać jakichś innych doświadczeń. I tak się stało, przyjechałam na wakacje. Wakacje przedłużyły się troszeczkę o parę lat, a później już o dużo więcej lat. Ale tak jak mówię, przyszedł taki moment, że jednak okazało się, że ja i mój mąż nie, mogę nawet powiedzieć, nie cierpimy zimy, ani zimna, a wręcz nawet doskwierało nam to, ponieważ były bóle rąk, bóle nóg. W momencie, kiedy tu przyjechaliśmy, to znikało, było fajnie, można było chodzić w sukienkach, w klapkach, co jest naprawdę super. I każda dziewczyna, która tutaj się przeprowadziła, na pewno uwielbia to właśnie ten fakt, że można chodzić praktycznie cały czas w letnich ubraniach. Musiałbym zobaczyć twoje zdjęcie sprzed 20 paru lat, żeby ci uwierzyć, że byłaś wtedy młodą dziewczyną, bo odnoszę wrażenie, że jesteś, okej, no biorąc pod uwagę te lata, że jesteś dojrzałą teraz. Dojrzałą dziewczyną. Dojrzałą dziewczyną. Tak, możemy to powiedzieć, tak. Za co lubisz Florydę i dlaczego właśnie Sarasota? To był przypadek? Dlaczego lubię Florydę? Głównie klimat. Ale jeżeli chodzi o samą Sarasotę, my kobiety mamy intuicję i każdy mężczyzna powinien się z tym zgodzić. I ta intuicja właśnie kierowała mnie tutaj do tego miejsca. A o czym wcześniej mówiłam, na początku przeprowadziliśmy się do innego miasta blisko Sarasoty, Northport. Ale ta intuicja cały czas mnie pchała jednak do tej Sarasoty, więc w przeciągu 3 lat zrobiliśmy wszystko, aby tutaj właśnie się przenieść, ponieważ coś tutaj mnie ciągnęło. Poza tym oczywiście piękne krajobrazy, piękne budynki. Ma to w sobie jakiś urok. Poza tym taka legenda, bądź jest to prawda, mówią o tym, że tutaj są native grants, które są naładowane pewną energią i które właśnie też powodują, że wiele ludzi przyjeżdża tutaj. Są podobno worteksy energii. Sama plaża Siesta Key jest quartz.
to już też samo w sobie ma pewną pozytywną energię, którą ludzie czują. Dlatego tutaj przyjeżdżają artyści między innymi, ponieważ ta energia jest niesamowita do tworzenia i tak samo dużo healers, ludzi, którzy są w tym field, to czują i przyjeżdżają i chcą tutaj spędzać resztę swojego życia. O ile dobrze pamiętam, nawet Polacy mają swoje galerie w Sarasocie, no ale teraz nie o sztuce mówić będziemy, być może kiedyś będziemy mieli okazję na ten temat porozmawiać, natomiast wiesz, 19 lat w Kanadzie, znałaś na pewno środowisko polonijne i nie tylko polonijne. Miałaś koleżanki, kolegów, z jednymi byłaś bardziej zżyta, z innymi mniej. Oczywiście. Mąż również, prawda? Trzeba to wszystko zostawić. Teraz to prawda, jesteś 8 lat już w Sarasocie i pewnie nawiązałaś takie kontakty, no ale trudno się rozstaje z przyjaciółmi, z dobrymi znajomymi, z którymi spędzało się wieczory, nawet zimne i nawet w kolejce stojąc po łopatę do odśnieżania. Oczywiście, jest zawsze jakaś cena, którą płacimy, kiedy idziemy do przodu, kiedy idziemy za głosem, ale można sobie to wytłumaczyć, można sobie jakoś z tym poradzić i jak to się mówi, we are moving on. Dlatego dużo ludzi wyjechało z Polski, zostawiając pewne rzeczy za sobą i ludzi. I tak samo to był po prostu taki następny krok w moim życiu. Rozumiem, że z podróżami koniec, bo powiedziałaś, że podróże kształcą, możesz się zakochać w jakimś innym miejscu, a kochasz na razie Sarasotę. Nie powiedziane, że nie. To znaczy Sarasota jest świetnym miejscem, ale jestem ciekawa świata i ale raczej nie. Chyba już tutaj zostaniemy, nasze korzenie tutaj są, a będziemy może podróżować z tego miejsca, aby zobaczyć, czy są może jakieś inne opcje, gdzie można pojechać i rozerwać się. Ty byłaś w Kanadzie, ja byłem w Kanadzie jeszcze zanim ty byłaś w Kanadzie. Co prawda to był epizod prawie roczny, ale mam rodzinę, która mieszka z kolei w Kanadzie i celowo omijałem tematy polityczne, bo nie chcę rozmawiać z tobą o polityce. Ja też ale nie. Biorąc pod uwagę życie, jakość życia, Kanada bardzo się zmieniła i z kim się nie rozmawia, to ludzie mają Kanady dość. Problem polega na tym, że po drodze pojawiła się pandemia, przylecieć czy przyjechać do Stanów Zjednoczonych jest ogromny problem, a poza tym zmieniły się przepisy imigracyjne i to nie jest już taka łatwa sprawa. Tak, to na pewno jest to dużym utrudnieniem. Szczerze mówiąc, nie miałam okazji jechać do Kanady w tym okresie, nie musiałam jechać, więc nie miałam doświadczenia, ale oczywiście czyta się rzeczy, słyszy się, rozmawia się i jest po prostu mi szkoda Kanady jako kraju, ponieważ Kanada jest pięknym krajem, jest naprawdę pięknym krajem, ma dużo do zaoferowania. Jest mi po prostu smutno. Tak to mogę ująć. Nie mam w sobie złości, ale jest mi po prostu smutno, że bo to ludzie po prostu, my sami dla siebie stwarzamy pewne bariery, pewne blokady i to się później odbija na społeczeństwo, nasze dzieci. Biorąc pod uwagę ten czas dojrzewania do decyzji o opuszczeniu Kanady, masz jakąś radę dla być może troszeczkę młodszych od ciebie? Czym mają się kierować? Albo czy jest sens mieszkać na siłę w miejscu, którego się nie lubi, zapominając o aspektach finansowych? Nie ma, absolutnie nie. Moją dewizą na życie jest, że trzeba robić to, co daje ci szczęście, ponieważ co to jest za sens życia, jeżeli robimy coś na przekór sobie, a coś, co nie daje nam szczęścia. Trzeba po prostu korzystać pełną duszą, pełnym sercem i naprawdę słuchać siebie. Trzeba słuchać siebie, absolutnie nie słuchać, co inni mówią. Jeżeli ty jesteś przekonany, wiesz, że to ci pomoże, to ci... Nawet czasami może to oznaczać, że będą jakieś przeszkody w życiu. Ale przeszkoda może być momentem, kiedy człowiek uczy się, jest momentem wzrostu, więc trzeba słuchać to, co mówi intuicja, iść do przodu. Zazwyczaj, jeżeli jest to przez serce i intuicję, to jest to rzecz, która powinna się wydarzyć w życiu jako następny krok. Słoneczne Radio. Słoneczne Radio.com.